Rozpoczynamy naszą sesję inaugurującą zajęcia. Drogi księże arcybiskupie Grzegorzu, drodzy wychowawcy, uczestnicy szkoły wychowawców seminariów duchownych decyzjalnych zakonnych. Może rozpocznę od tego, że 10. edycję dwuletniej szkoły wychowawców seminaryjnych 2022-2024 rozpoczynamy w szczególnym dla gospodarzy tego miejsca czasie, mianowicie czasie jubileuszu 25-lecia działalności Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Z centrum, z którym na prośbę Komisji Episkopatu Polski do spraw duchowieństwa szkoła związana jest od ponad 20 już lat. A więc niemal właściwie od początku istnienia tego centrum. I pośród wielu nurtów działalności Centrum Formacji Duchowej dla duchownych, konsekrowanych, świeckich, szkoła wychowawców pozostaje niezmiennie najważniejszym wydarzeniem formacyjnym. Chcę to powiedzieć z głębokim przekonaniem i także z radością. I w tym domu, w jego fundamentach, w jego murach, można by rzec, obecna jest modlitwa, wysiłek formacyjny już ponad 70 tysięcy uczestników duchownych, konsekrowanych, świeckich, którzy do tej pory przekroczyli próg tego miejsca. Mówię o tym, bo wierzę, że ich modlitwa, często do nich wprost mówię, że ona przenika także nasze serca. I że pozostanie taką jubileuszową łaską udzieloną nam przez Ducha Świętego, który przecież jest głównym autorem tego wydarzenia, tejże szkoły. Kardynał Raniero Cantalamessa w liście przesłanym do nas z okazji właśnie naszego jubileuszu napisał tak. Pragnę podzielić się z wami myślą o nierozłącznym związku, jaki istnieje między Słowem i Duchem przez duże D. Bo po wielu latach słownego i pisemnego głoszenia Ewangelii jestem coraz bardziej przekonany, iż sekret polega na kultywowaniu tych dwóch rzeczy. Miłości do Słowa i nabożeństwa do Ducha Świętego. Duch bez Słowa jest ślepy, a Słowo bez Ducha jest martwe. Razem natomiast stanowią mądrość Boga i moc Boga. Światło i siłę. Światło, by ukazać, co robić i siłę, by móc to realizować. Kultywowanie tych dwóch rzeczy oznacza zawsze łączyć głoszenie z modlitwą. I wydaje mi się, że tą właśnie charakterystyką wyróżnia się wasze centrum duchowości. Drodzy, niech nam towarzyszy silne pragnienie, które zamieniać będziemy na modlitwę, aby Słowo Boże, które jest żyjące i skuteczne, jak mówi list do Hebrajczyków, by ono stanowiło główne światło wszystkich zajęć i aby Duch Święty był źródłem mocy, dynamis, był mocą naszych formacyjnych trudów. Do tej pory w naszym centrum od 2001 roku, w 9 poprzednich dwuletnich edycjach, formację w szkole ukończyło 644 formatorów decyzjalnych zakonnych. W obecnej 10 edycji szkołę rozpoczyna 81 uczestników, 32 kapłanów decyzjalnych, 48 zakonnych, jeden brat zakonny. Wśród uczestników szkoły są rektorzy, wicerektorzy, ojcowie duchowni, prefekci, mistrzowie nowicjatów oraz postulatów zakonnych, duszpasterze powołań i innych posługach duszpasterskich zaangażowani. Uczestnicy szkoły reprezentują różne środowiska decyzjalne i zakonne z Polski i innych krajów. 72 spośród was posługuje w Polsce, 9 poza Polską, 4 na Ukrainie, 2 w Czechach i po 1 w Anglii, Hiszpanii i Chorwacji.
Dwóch uczestników jest narodowości czeskiej, jeden ukraińskiej, jeden chorwackiej. W ciągu 2 lat, od września 2022 roku do maja 2024, odbędzie się 10 pięciodniowych sesji formacyjnych oraz 2 serie 8-dniowych rekolekcji Lectio Divina z indywidualnym towarzyszeniem duchowym. I prowadzącymi zajęcia będą profesorowie, wykładowcy, wychowawcy, znawcy materii z zakresu teologii, psychologii, psychopedagogiki, z różnych ośrodków naukowych, środowisk formacji seminaryjnej, zakonnej w Polsce i za granicą. Podczas każdej sesji zaangażowanych będzie od 14 do 16 prowadzących zajęcia warsztatowe, wykłady, konferencje, rozmowy indywidualne i posługi duchowe, w tym 12 stałych formatorów. Planowanych jest łącznie 120 godzin lekcyjnych wykładów, konwersatoriów, konferencji, 120 godzin zegarowych pracy warsztatowej w 6 stałych grupach warsztatowych oraz regularne indywidualne rozmowy formacyjne. I dni zajęć organizowane będą w klimacie modlitwy Słowem Bożym. Ono będzie tym głównym światłem, a Duch, który tknie w Słowie, źródłem mocy naszych zajęć. Najważniejszą czynnością dnia będzie gromadzenie się na sprawowaniu Eucharystii. Dzień będziemy rozpoczynali i kończyli osobistą lekcję Divina przed Najświętszym Sakramentem. Będziemy strzegli także przestrzeni ciszy na naszą pogłębioną formację. Program szkoły oparty jest na głównych tematach antropologicznych, teologicznych adhortacji Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis, Verbum Domini Benedykta XVI oraz Ratio Institutionis Sacerdotalis Pro Polonia. Zgodnie ze wskazaniami Pastores Dabo Vobis i nowego Ratio Pro Polonia, proponowana formacja będzie miała charakter integralny i dynamiczny, tak aby ogarniała całą osobę we wszystkich jej wymiarach i sferach. I wszystkie wysiłki formacyjne będzie spajała modlitwa Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina według wskazań Verbum Domini. Przyswajanie, przeżywanie proponowanych treści będzie się dokonywało na 3 poziomach – ludzkim, duchowym i intelektualnym. Kilka słów o celu formacji. Celem szkoły jest praktyczne przygotowanie formatorów do pracy wychowawczej na różnych poziomach formacji wymienionych. Droga tego przygotowania będzie polegała na integralnej formacji was jako formatorów obecnych czy przyszłych, tak aby ogarniała całą waszą osobę we wszystkich jej wymiarach i sferach. I praca proponowana w naszej szkole będzie zmierzała do indywidualnej formacji każdego z uczestników. To jest jej główne zamierzenie. U podstaw proponowanych zajęć stoi zasada od mojej osobistej formacji do formacji powierzonych mi osób. Wychowawca będzie w stanie przekazać innym wartości ludzkie, ewangeliczne, powołaniowe na takim poziomie osobowej dojrzałości, na jakim sam ich doświadczy i dogłębnie przeżyje. Formacja na 4 poziomach. Całościowa formacja kapłańska, czytamy w Pastores Dabo Vobis, zakłada 4 nurty. Ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. One razem tworzą jedną, tę samą formację. Tylko wtedy, kiedy formacja bierze pod uwagę wszystkie aspekty razem, staje się owocną, skuteczną. Konsoliduje naszą tożsamość i naszą duchowość. Jednocześnie trzeba pamiętać, że aby formacja rzeczywiście stawała się integralna, wszystkie jej nurty muszą się wzajemnie przenikać, nawiązywać dialog między sobą. To bowiem, co nie zostaje zintegrowane, zamiast formować, może deformować. Zamiast integrować, może dezintegrować. Jednym słowem, chodzi o formację integralną. Potrzebna jest nam formacja całej osoby, która, używając słów Jana Pawła II, obejmie całość jej istoty, wszystkie jej aspekty tożsamości, jej czyny i intencje. Co może zapewnić taką spójność, integralność formacji? My z siebie nie jesteśmy do tego zdolni.
Będziemy starali się, aby tak było, by formacja była integralna. Ale Słowo Boże, ono może wszystko. Ono, kiedy się na nie otwieramy, ono, które nas stworzyło, nieustannie stwarza, formuje, integruje. Stąd wszystkie zajęcia proponowane w naszej szkole, cała refleksja teologiczna, antropologiczna, ćwiczenia warsztatowe, rozmowy indywidualne, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, przeniknięte będą naszym osobistym zgłębianiem Słowa Bożego, czerpiąc z wiekowej tradycji Lectio Divina. Konieczna jest zatem osobista, intymna więź ze Słowem Bożym, świadoma, indywidualna praca ze sobą samym. Stąd kolejny postulat. Formacja ma być indywidualna, osobista. Patron naszej szkoły, święty Jan Paweł II, uczył, że formatorzy powinni być osobami doświadczonymi w poszukiwaniu Boga, aby mogli później towarzyszyć innym na tej samej drodze. A nowe Ratio Pro Polonia podkreśla, że formator jako pierwszy winien podążać drogą wiary i uległości Duchowi Chrystusowemu, pozwalając kształtować samego siebie. Formatorzy muszą jako pierwsi nauczyć się śledzić uważnie działanie łaski w swoim życiu. Widzieć przeszkody i opory, wydobywać je na światło dzienne. Nie wystarczy własna erudycja, profesjonalne przygotowanie akademickie. To jest ważne, ale niewystarczające. Potrzebna jest także znajomość siebie, dobry kontakt z własnym światem psychicznym, emocjonalnym, duchowym. Tak formowani formatorzy będą zdolni w ten sam sposób pomagać innym w odkrywaniu prawdy o sobie, w wydobywaniu na światło prawdy o własnym ja, aby następnie mogli się stawać tymi, kim być powinni zgodnie z zamysłem Chrystusa. Czytamy w Nowym Ratio. Wychowanie do poznawania, uznawania prawdy o sobie, zwłaszcza o własnej kruchości, niedojrzałościach, jest nieodzowne, by wyzwolić osobę do podążania za Bogiem w obiektywnych zadaniach powołania. Doświadczenie osobistego rozwoju duchowego stanowi warunek stawania się ojcem duchowym dla innych w prezbiteracie. Rzekłbym, jaka relacja ze sobą samym, taka relacja z innymi. I moim osobistym pragnieniem, jestem przekonany, bo przecież przez lata już współpracujemy ze sobą, pragnieniem całego grona wychowawców, jest, aby nasza szkoła była nie tyle instytucją, co domem, w którym znajdziemy aurę do budowania bliskich relacji, bo one są u fundamentu formacji. Relacja z Bogiem, Jego Słowem, relacja ze sobą samym, relacje między nami. I temu służyć będą struktury programowe tej szkoły. Struktury są jedynie, pozwólcie na to porównawcze określenie, są jedynie rusztowaniami. Zabezpieczają, wspierają od zewnątrz prowadzone prace. A najważniejsze jest to, co dzieje się nie na rusztowaniach, ale wewnątrz domu, wewnątrz nas samych. Niepotrzebne są nam domy z ciepłą elewacją i zimnym wnętrzem. Kościół bardzo potrzebuje środowisk kapłańskich, zakony, w których pielęgnowany jest klimat otwartości, bliskości, prostoty w relacjach osób, które łączy żywe doświadczenie wiary. Tylko w takim klimacie możliwa jest formacja, która dociera do serca. Klimat ten zależeć będzie w ogromnej mierze nie od dobrze ułożonych programów, ważnych skądinąd, nie od zewnętrznie egzekwowanych zasad życia, lecz od głębi naszego osobistego zaangażowania jako ludzi wierzących, a więc dbających o żywą relację z Bogiem i ze sobą nawzajem. Powtórzę za wtedy jeszcze profesorem Józefem Ratzingerem. Kościół najbardziej jest nie tam, gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą. Zakończę nietypowo słowami księdza Henry Nouwena, już zmarłego holenderskiego księdza. Kiedy wypalony psychicznie i duchowo na 7 miesięcy ukrył się w klasztorze trapistów, by zebrać siły i uporządkować na nowo swoje życie, pierwsze słowa, które zapisał sobie w prowadzonym dzienniku Genesis, znamy jego publikację, napisał sobie tak, to pierwsze słowa. Bogu niech będą dzięki za to, że tu jestem.
A potem po czasie na jednej ze stronic dziennika napisał o swoim zmaganiu. Całe popołudnie próbowałem wbijać wielkie gwoździe w wielką belkę. Z dala wydawało mi się to niby bardzo łatwe, ale moje gwoździe przejawiały dziwną skłonność do zginania się, zanim ich główka osiągnęła drzewo. Stojąc na rusztowaniu, bardzo starałem się wpaść w dobry rytm. Michał wyjaśnił mi uprzejmie, że nie powinienem wpychać gwoździa w drzewo młotkiem, ale wykorzystywać siłę nadgarstka. Wiem już, na czym to polega, ale nie mam techniki. Na każde cztery gwoździe tylko jeden był dobrze wbity. Pozostałe wyciągałem wielkimi obcęgami, znowu wbijałem krzywo w belkę, mając nadzieję, że przyszłe pokolenia nie zauważą tego. Drodzy, posłużę się tym obrazem. W czasie szkoły będziemy nie tylko starali się wychodzić na przygotowane w programie rusztowania, by wpaść w dobry rytm zajęć, słuchać wyjaśnień. Wyjaśnienia będą pomocne, ale nie będą najistotniejszym elementem formacji proponowanej w szkole. Tak naprawdę my wiele rzeczy już wiemy, a z daleka wszystko, co wiemy, wydaje się bardzo proste do momentu pierwszego zetknięcia się ze złożoną rzeczywistością wychowywania, która bynajmniej nie dotyczy jedynie tych, których formujemy, ale daleko bardziej nas samych. Nie będziemy wpychać w siebie niczego na siłę, jak wpycha się młotkiem gwoździe w drzewo. Będziemy chcieli wykorzystywać siłę nadgarstka, to znaczy owo wyczucie wewnętrzne, które pochodzi z serca, nie zarażając się tym, że w wielu sprawach dotyczących naszej formacji przejawiamy ciągle dziwną skłonność do krzywienia się, że ciągle jeszcze pozostajemy niezdolni do osiągnięcia celu. Nie będziemy uczyli się jedynie prostować tego, co krzywe. Będziemy uczyli się scalać, łączyć w sobie na nowo, cierpliwie budować, nawet jeśli udana będzie jedynie co czwarta próba. A wszystko to z nadzieją, że przyszłe pokolenia naszych wychowanków już nie znajdą u nas tego, co dzisiaj jeszcze w nas niewyprostowane, czego brakuje do naszej dojrzałości. Co więcej, jeszcze większym osiągnięciem w osobistej formacji będzie, gdy sami zaczniemy zauważać to, co jeszcze w nas niedojrzałe i rozumieć, dlaczego tak jest. To będzie pierwszy symptom naszej dojrzałości. Jeśli taki owoc dojrzeje podczas tej szkoły, będziemy mogli zejść z rusztowania, wrócić do pracy, formacji, bardziej przygotowani. Rusztowanie kiedyś musi zostać zdemontowane, aby świątynia naszego ducha, naszego wnętrza odsłoniła się wraz ze swoim pięknem wewnętrznym. Tego sobie życzmy. To w gwoli tego wprowadzenia w klimat, bardziej w aurę formacyjną tej szkoły, niż jakieś formalne wskazania. A teraz już bardzo proszę księdza arcybiskupa Grzegorza, aby przedstawił nam swoje przedłożenie, nasz wykład inauguracyjny. Niech będzie przedłożenie. Ponieważ jak słyszeliśmy, wszystko ma się dziać wokół Słowa Bożego, to jednak bym prosił, żeby wstać. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Ksiądz Krzysztof mi zadał taki temat, mistrz i uczeń. I zasadniczo zgodziłem się dla nie na ten temat z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że lubię wąsa. A po drugie, dlatego, że jak byłem w wieku najmłodszych z was, to byłem na takim sympozjum zrobionym na Uniwersytecie Jagiellońskim dokładnie na ten temat, mistrz i uczeń. To sympozjum zrobiło na mnie wtedy bardzo mocne wrażenie. Niektóre rzeczy do dziś pamiętam, także dlatego, że na uniwersytecie, skądinąd bez jakiegoś wielkiego kontekstu religijnego, jako jeden z przykładów relacji mistrz-uczeń pokazywano relacje Gamaliela i Szawła, potem Pawła. I rzeczywiście warto jest te relacje ich wzajemną przestudiować, nie? Myślę, że gdyby na przykład Szaweł był wierny temu, czego uczył go jego mistrz, to chyba nie zostałby prześladowcą. Ponieważ Gamaliel wyraźnie mówił, nie róbcie nic na siłę, zostawcie tych ludzi. Jeśli z Boga jest to, co głoszą, to nie zdołacie tego zwalczyć. Jak nie jest z Boga, to samo się rozpadnie. Nie? Gdyby Szaweł posłuchał swojego mistrza, myślę, że nie mówilibyśmy o Szawle jako o prześladowcy. Z drugiej strony, mimo że Szaweł nie tylko w tym nie posłuchał swojego mistrza, także w tym, że został uczniem Jezusa, to chyba mamy wrażenie, że nigdy się swojego mistrza nie wypierał. I nawet to był jeden z jego argumentów, powołanie się na to, że uczył się u stóp Gamaliela. Zostało to w nim jako ogromna wartość. Nawet jeśli musiał się sam w końcu określić wobec tego, co zaczerpnął od swojego mistrza, ale ta relacja została w nim żywa, została w nim ciągle ważnym punktem odniesienia. Wtedy też na tym sympozjum, akurat na tym przykładzie zastanawiano się, na ile słuszna jest zasada, że uczeń nie jest ponad mistrza. Akurat pewnie w tym wypadku okazało się, że dzisiaj nikt nie mówi o Gamalielu, a o Szawle, który stał się Pawłem, wszyscy. Więc uczeń przerósł mistrza. Mówię o tym tylko dlatego, że to we mnie gdzieś mocno siedzi. Dlatego także, że już wtedy, no więc to będzie jakieś dobre 30 lat temu, mówiono o wielkim kryzysie tej relacji. O wielkim, wielkim kryzysie tej relacji. Pytanie pierwsze, które chcę zadać, jest takie, znaczy właściwie co nas ten kryzys obchodzi, dlaczego on jest dla nas także ważny. I odpowiedź się kryje w tekście, któryśmy przeczytali, to jest 28 rozdział Mateusza, zakończenie Ewangelii. 19 werset, tłumacząc dosłownie, brzmi w ten sposób, idźcie, czyńcie uczniów. Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Celem misji apostołów jest czynienie uczniów. Nie nauczanie, jak mamy zwykle w naszych przekładach. Nauczanie jest sposobem, dlatego dosłownie tłumacząc ten tekst do końca, trzeba by powiedzieć, idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich i ucząc. Tak? Czyli celem jest, czynimy uczniów i mamy dwa narzędzia istotne podpowiedziane. To jest zanurzanie ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanurzanie ich w imieniu albo ku temu imieniu, to jeszcze do tego wrócę na końcu.
Natomiast drugim sposobem jest nauczanie, ale celem jest nie to, co będą wiedzieć, tylko kim będą, tak, że będą uczniami. Będą uczniami. Co więcej, ten nasz tekst mówi, że samych 11 jest definiowanych jako uczniowie. Tak? 11 uczniów udało się na górę, na którą im Jezus polecił się udać. Oni są w ten sposób zdefiniowani. To, co ich wyróżnia, to jest właśnie uczniostwo. I możemy od razu powiedzieć, że to nie jest żaden przypadek, że właśnie te dwa słowa koło siebie, czy te dwa wersety są bardzo blisko siebie. 11 uczniów udało się i usłyszeli polecenie: idźcie, czyńcie uczniów. Bo uczniów mogą czynić jedynie uczniowie. To jest zasada, którą gdzieś, nie wiem, kiedyś do mnie dotarła. Przepraszam, nie powołuję się na nikogo w tym wypadku, ale wydaje mi się, że jest absolutnie prawdziwa. Uczniów czynią uczniowie, wcale nie nauczyciele. Nauczyciele nie czynią uczniów. Uczniów czynią uczniowie. No i teraz ten tekst mandatu misyjnego pokazuje, jak ważny jest temat, za który chcemy się zabrać, to znaczy mistrz i uczeń. On dotyka samego sedna naszego działania. Mamy czynić uczniów, wcześniej będąc uczniami. W związku z tym pojawia się bardzo ważne pytanie, kto to jest uczeń? O co chodzi w tym pojęciu uczeń? O co chodzi w tym pojęciu? Odpowiedź kluczowa, zasadnicza, najważniejsza jest taka, że w tym pojęciu chodzi o relacje, a nie o edukację. O relacje. Uczniem jest ten, kto ma mistrza. Jak to nam umyka, to wiara zaczyna się koncentrować na rzeczach, nawet na najbardziej poważnych, niech będzie właśnie poziom kształcenia. Nie? Tylko wtedy bardzo niebezpieczny przekaz wiary, albo to, co my nazywamy wtedy przekazem wiary, staje się tak naprawdę indoktrynacją, albo jeszcze gorzej, jakąś ideologizacją. Nie? Ktoś może studiować teologię, to nie oznacza, że jest wierzący. Ja tam nigdy teologii nie wykładałem, Pan Bóg mnie oszczędził, nie? Ale wykładałem historię Kościoła, która jest nauką teologiczną ponoć. I miałem wybitnych studentów, wybitnych, nieraz najlepszych na roku, którzy byli kompletnie niewierzący. Nie? Więc studiując na Papieskiej Akademii Teologicznej, było jasne. Wiara to są relacje osobowe. Wiara to jest więź między osobami. Jak my redukujemy wiarę do rzeczy, nawet do najświętszych, nie, to tę wiarę degenerujemy. I wtedy zaczynają się te wszystkie wariactwa, które oglądamy dookoła w świecie, że ludzie w imię wiary na przykład potrafią się zabijać, ludzie w imię wiary potrafią się między sobą spierać. Mieliśmy dzisiaj pierwsze czytanie z pierwszego listu do Koryntian. Ludzie potrafią z Eucharystii zrobić przestrzeń wojny. Nie? Nie znacie tego z własnego doświadczenia? Eucharystia staje się przestrzenią wojny. Nie? Ten przychodzi do komunii i klęka na znak protestu przeciwko temu, który stoi. Tamten wyciągnął rękę z pogardą dla tego, który klęczy, a ksiądz nie wie w ogóle, jak się ma zachować. Nie? I sakrament jedności staje się obszarem bitwy. Nie? Ale tam nie chodzi o Jezusa i o relacje z Jezusem, tylko chodzi o najświętsze rzeczy. Jesteśmy skoncentrowani na rzeczach, wiara jest zredukowana do ideologii i zaczynamy do siebie nawzajem strzelać. Nie? Jeśli to jest z Ducha Świętego, co ten człowiek Boży tu wymyślił, że to ma być otwierająca refleksja mistrz i uczeń, to
to może zapamiętajcie z tej konferencji tyle, że nie formujcie waszych, jak zwał, tak zwał, podopiecznych, nie formujcie ich do przywiązania do rzeczy. Formujcie ich do relacji, formujcie ich do więzi osobowej. Wtedy naprawdę formujecie ich do wiary. Więc uczeń to jest ktoś, kto ma mistrza, ma relację z mistrzem. I dzisiaj to jest coraz trudniejsze. Ja mam najpierw takie doświadczenie, powiem osobiste, podzielę się, jeszcze z czasów krakowskich, ale już jako biskup pomocniczy. Robiliśmy od czasu do czasu z zespołem Nowej Ewangelizacji takie otwarte rekolekcje dla każdego, kto chciał przyjechać. Księża, świeccy, rady duszpasterskie na przykład. Niesamowite, rady duszpasterskie z parafii. Nie? I kiedyś mieliśmy takie rekolekcje, było 200 osób i komentowaliśmy 28 rozdział Mateusza i ciągle było uczniostwo, to jest dzisiaj takie słowo kluczowe. Trochę przejęliśmy od protestantów to słowo, uczniostwo. Ja słuchałem tego i w którymś momencie to chyba z Ducha Świętego było. Wstałem i pytam się tak, taka sala właśnie, 200 osób. Kto z was ma doświadczenie mistrza? Kto w waszym życiu miał mistrza? I się podniosło 10 rąk na 200. I wtedy pomyślałem, no, rozmawiamy z nimi jak z niewidomymi o kolorach, nie? Dzisiaj nie ma potrzeby mistrza. Nie musisz iść do profesora, pytać go o nic. Masz ciotkę Wikipedię, wklepisz, dostajesz 5 minut to, co on zdobywał przez 40 lat swoich studiów. Dzisiaj nauczyciele nie są w żadnym wielkim poważaniu. Skąd się bierze ten kryzys teraz edukacji, że nie wiem, nie mamy naraz nauczycieli w szkołach, nie? Możecie próbować, nie? Chyba już łatwiej jest być formatorem w seminarium niż nauczycielem w podstawówce albo w szkole średniej. Dowiecie się zaraz o tym, kim jesteście, nie? Więc myśmy patrzyli na swoich profesorów z szacunkiem, bo mieliśmy poczucie takie, mają wiedzę, że jakby to na mnie spadło, to by mnie zabiło. Tak? I myśleliśmy, ile lat im zeszło na to, żeby tę wiedzę posiąść. Ale dzisiaj to nikogo nic nie kosztuje, naprawdę. Otwierasz to okienko i masz. Nie? Więc jeśli 30 lat temu było pytanie, gdzie się podziała relacja mistrz i uczeń, to dzisiaj jest to pytanie powszechne. Nie? To nie chodzi tylko o Kościół. Relacja mistrz i uczeń to była relacja na przykład tworząca życie uniwersyteckie. No ale dzisiaj macie e-learning. Dzisiaj na uczelni nikt się nie musi spotykać. Jesteśmy jeszcze po 2 latach COVID-u. Wszystko robimy online, nie? Sam jestem do tego namawiany, zapraszany. Nie, nie musi ksiądz przyjeżdżać. To można online zrobić, nie? Jeszcze weź i kogoś ukochaj online, jak potrafisz. Jaka to jest relacja, nie? Jak komuś się nie podoba, klikniecie, zgasi, nie? Mamy kłopot z tą relacją, a mamy czynić uczniów, czyli osoby, które są związane z mistrzem. Chcę przez chwilę powołać się na osobiste doświadczenie. Tak patrzę po was, to do końca nie jest bezpiecznie, bo ksiądz Mirek mnie trochę zna. Ja w życiu miałem mistrza. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ nie żyję. Ale to nie oznacza, że przestał być dla mnie mistrzem. Miałem mistrza, który się nazywał Jan Kracik i był absolutnie wybitnym historykiem Kościoła. Znam te relacje. I to, co teraz powiem w kilku punktach, powiem głównie w oparciu o te relacje. A potem spróbuję ją jeszcze jakoś przenieść na ten obszar, który nas najbardziej interesuje, czyli na obszar wiary.
Więc po pierwsze, relacja z mistrzem jest relacją wyjątkową. Relacja z mistrzem jest relacją wyjątkową. Jest jedyną w swoim rodzaju. Możecie mieć dziesiątki nauczycieli. Mistrza ma się jednego. I jeśli między wami jest ta relacja, rzeczywiście to też ludzie o was mówią. Ryś to jest ten od kracika. Nie? Mistrza ma się jednego. W tym pojęciu mistrz jest właśnie ukryty związek nie tyle z wiedzą, co z osobą. Gdybyśmy szukali tekstu z Ewangelii, który nam pokazuje różnicę między mistrzem a nauczycielem, to namawiam na 23 rozdział Mateusza. Może się przydać dzisiaj na przykład na wieczorne Lectio Divina, chyba że co ojciec Krzysztof co innego podpowie. Ale 23 rozdział Mateusza, werset 8 i werset 10. Werset 8. Nie chciejcie być nazywani rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel. Didaskalos. Jeden jest wasz nauczyciel. Didaskalos. A potem jest werset 10. Nie bądźcie nazywani mistrzami, bo mistrz was jest jeden. Kategetes. Kategetes. Mistrz. Didaskalos, kategetes. Didaskalos od didasko, uczyć, nie? Jest też didache, nauczanie, a czasami jest didaskalia, nie? Stoi facet i gada, takie tam historyjki, didaskalia. Coś tam się z tego może nauczymy, ale do końca nikt tego nie traktuje super poważnie, nie? Natomiast kategetes pochodzi od hegeomai, a hegeomai znaczy tyle, co kierować, co nawet rozkazywać, nie? prowadzić. Więc różnica między nauczycielem a mistrzem to jest różnica między właśnie tym, który czegoś uczy, a tym, który prowadzi, przewodzi i ma prawo rozkazywać. Pytanie oczywiście odrębne, skąd to prawo wynika, ale mistrz jest kimś, kto ma nad nami jakiś rodzaj władzy i tej władzy nie przekazujemy wcale każdemu nauczycielowi, tej władzy nad sobą. Można kogoś na przykład uczyć o tym, jak wyglądają Tatry. Właściwie nigdy tego nie robiłem. Natomiast czasami biorę ze sobą jeszcze ludzi w góry. I to jest zupełnie inna historia, jeśli kogoś prowadzisz na granaty, a na dole, a inna, jak mu opowiadasz, na przykład puszczasz mu slajdy, że granaty to tak wyglądają. Nie? Więc jak mu puścisz ten slajd, to on popatrzy, pokiwa głową, powie, oho, ładne, nie idę. Natomiast możesz go spróbować namówić na tę wędrówkę, ale wtedy on będzie bardzo uważnie patrzył, zwłaszcza jak nigdy nie był jeszcze w Tatrach. I dojdziecie do Orlej Perci, będzie bardzo uważnie patrzył, gdzie stawiasz nogi, czego się łapiesz, nie? I jak w ogóle to przejść. I masz nad nim władzę, mówisz, teraz stajemy, teraz odpoczywamy, teraz idziemy. Nie? Co innego jest być nauczycielem, a co innego jest być przewodnikiem. Nie? Wszystkim dlatego, że jeśli jesteś przewodnikiem, to idziesz razem z tą osobą. Idziesz. Więc to jest relacja wyjątkowa. Dalej jest to relacja stała. Nauczyciela masz, za chwilę go nie masz. I on może być nawet bardziej kompetentny od twojego mistrza. Właściwie jak się ma dobrego mistrza, to on też pokazuje, gdzie są granice jego kompetencji. Nie. Więc mistrz odsyła też poza siebie, mówi, idź do tamtego, u niego się poucz. Ale tam się uczysz i wracasz do mistrza. To jest relacja, która jest relacją stałą. I oczywiście tym, co decyduje o tym, że to jest relacja stała, to są kwalifikacje tej osoby, którą spotkałeś. To nie chodzi tylko o to, że chcesz wiedzieć to, co on, tylko chciałbyś być taki jak on.
chciałbyś być taki jak on. Więc ta stałość się przekłada na zupełnie inne punkty odniesienia. No nie wiem, u nawet najlepszego profesora mogę oblać egzamin, wiem, że jest powtórka, będzie drugi termin, a nie to zrobimy komis. Ale u mistrza nie wypada po prostu. U mistrza nie wypada. Trzecia cecha ważna co do mistrza, myślę, jest taka, że on, to też jest wymiar tej stałości relacji, mistrz nie pracuje w szkole, on ją tworzy. Są ludzie, którzy się w szkole pojawiają, przychodzą, odchodzą, ale mistrz jest tym, który tworzy szkołę, więc od mistrza się uczymy wielu rzeczy. Od mistrza się uczymy na przykład, jakie pytania są ważne. Mistrz nas uczy zadawania pytań. Nawet nie wiem, czy nie bardziej tego, niż dochodzenia do pewnych odpowiedzi. Nie? Pytania są ważne. Które? Mistrz nam podpowiada. W każdym razie oczywiście są też pytania, które stawiamy mistrzowi i które nie są z zakresu jego specjalistycznej wiedzy. Z mistrzem właściwie się żyje bardziej niż tylko uprawia jakąś dziedzinę. I to tworzenie szkoły jest tak naprawdę w wypadku mistrza budowaniem wspólnoty uczniów. I to jest coś, co bardzo bym podkreślił, bo to jest zarówno moje doświadczenie, jak i to, którego się dowiadywałem od mojego mistrza. To znaczy ksiądz Kracik się nie wstydził i mówił, że miał jednego mistrza, a tym mistrzem był ksiądz profesor Żywczyński. Wielki, wielki historyk pracujący na KUL-u. Jak ktoś jeszcze z was nie czytał nigdy takiej niewielkiej książki Żywczyńskiego o Kościele i rewolucji francuskiej, to proszę ją przeczytać pod grzechem ciężkim. Nie? Żeby coś zrozumieć z tego, w jakich czasach żyjemy dzisiaj, a nie co się działo w czasie rewolucji francuskiej. Ale co jest fascynujące w tym Żywczyńskim, mianowicie to, że spod jego ręki wyszli właściwie wszyscy historycy Kościoła, których ja miałem przyjemność w życiu znać. Kracik był tylko jednym z nich, ale uczniem Żywczyńskiego był też ksiądz profesor Kumor, uczniem Żywczyńskiego był ksiądz profesor Wolny, uczniem Żywczyńskiego był ksiądz profesor Zieliński, uczniem Żywczyńskiego był ksiądz profesor Związek. Mówię ich nie dlatego, żeby się przechwalać, że znałem profesorów, tylko dlatego, że każdy z nich był inny. To znaczy, jak się znało tych wszystkich panów, to nawet człowiek naprawdę miał w którymś momencie wątpliwość, niemożliwe, żeby oni wyszli wszyscy od jednego gościa. A to jest prawda. A to jest prawda. To znaczy, Żywczyński miał uczniów, z których każdy potem był inny. Nie? To znaczy, ta szkoła, którą stworzył, była szkołą absolutnie różnorodną. Była szkołą szanującą indywidualność każdego z uczniów. I ja muszę powiedzieć, że miałem dokładnie to samo doświadczenie przy Kraciku. To znaczy, było nas, nawet nie wiem ilu nas było, jego doktorów, myślę, że około 10. Naprawdę wszyscy są inni. I myślę, że prawdziwy mistrz ma to do siebie, że się na żadnym z uczniów nie klonuje. I uczeń jest prawdziwy, kiedy się nie dał, za przeproszeniem, zredukować do materiału na klona. Nie? Nie, bo to jest relacja, która jest relacją pełną wolności i
Mamy prawo być inni. Wszyscy, którzy wyszliśmy niby z tej samej stajni, mamy prawo być inni, mamy prawo być różnorodni. I to, co jest bardzo piękne, że mimo tej różnorodności mamy jednak poczucie wspólnoty. A tym, co tę wspólnotę tworzy, jest relacja z Mistrzem. Znaczy, każdy z nas ostatecznie poszedł do Niego, bo no on się stał tym, który nas zafascynował. W Nim odkryliśmy kogoś, kto może nas nauczyć znacznie więcej niż jak się pisze magisterkę. Nie? Więc to idziesz do Niego i patrzysz, aha, jeszcze jest drugi, trzeci i dziesiąty. Więc ta osoba Mistrza jest tym, co zapośrednicza wspólnotę między nami. Ale ta wspólnota nie znosi wcale indywidualności, różnorodności. Każdy ma też swoje własne talenty, każdy ma prawo do swoich własnych poglądów, do swoich własnych dróg. Właśnie myślę, że na tym polega rzeczywiście mistrzostwo. Że mistrz tworzy szkołę, która się składa z bardzo różnych ludzi. Mają poczucie wspólnoty, ale mają też głębokie poczucie indywidualności. To, co powiedziałem do tej pory, te cechy mistrza, mówię je dlatego, że to nie jest żaden wykład naukowy, ani żaden inny, to jest tylko i wyłącznie doświadczenie. Tak? To jest to, co w życiu przeżyłem i noszę w sobie jako coś, co jest niesłychanie pięknym przeżyciem. Spróbujmy teraz, i jeszcze dwa pytania zadam poważne, z pięcioma podpunktami w odpowiedziach i skończymy. Mianowicie, mając jakoś w głowie ten obraz mistrza, mistrzostwa, zmierzmy się najpierw z takim zdaniem właśnie, któreśmy już słyszeli. Wasz mistrz jest jeden. Wasz mistrz jest jeden. Mamy ludzi formować do uczniostwa względem mistrza i zasada Mateusz 23:10, wasz mistrz jest jeden. Co to oznacza dla kogoś, kto formuje ludzi do przeżywania wiary, nawet wcześniej niż do tego, żeby ktoś potem był też formatorem, nie wiem, księdzem, zakonnikiem, kimkolwiek. No to oznacza znać swoje miejsce i swoją rolę. Nie ja jestem mistrzem. Myślę, że to jest bardzo istotne, nie? Znaczy, jak się poruszamy w tym obszarze. Ostatecznie nikt z nas nie ma być mistrzem dla naszych uczniów. Mistrz jest jeden. Czytamy teraz przez ostatni tydzień w liturgii pierwszy list do Koryntian. I nie sposób, żebyście nie zauważyli, co się dzieje, jak się ludziom pomieszają te poziomy. Nie? Od czego się zaczyna pierwszy list do Koryntian? Bo ja jestem Pawła, a ja jestem Apollosa, a ja jestem Kefasa, a ja jestem Chrystusa. Nie? Więc stało się coś przedziwnego w tej wspólnocie pięknej, wspaniałej, założonej przez Pawła, wspólnocie wiary, że naraz ludzie zostali postawieni na miejscu mistrza. Paweł bardzo poważnie o tym mówi. Czy Chrystus jest podzielony? Dzisiaj w pierwszym czytaniu były takie słowa, może dobrze, że nie były po grecku, bo jak były po grecku, to byśmy się przestraszyli. Bo tam dzisiaj padło słowo schizmata, bo tam padło dzisiaj słowo hairesis. Nie? Przyszli na Eucharystię, na Eucharystię są w schizmie. Przyszli na Eucharystię i są w herezji. I dlatego Paweł mówi, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Co z tego, że przyjęli komunię? Co z tego, że przyjęli komunię? Nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Nie? Bo Kościół został rozwalony, Kościół jest w schizmie. Ten jest mistrzem, ten jest mistrzem, ten jest mistrzem. Jaka jest funkcja tych, którzy są postawieni
jakoś jako formatorzy dla innych, przewodnicy innych, jest funkcja diakonoi. Niech nas ludzie uważają za sługi. Za sługi, diakonoi. I potem jest drugie słowo, synergoi, współpracownicy. Ci, którzy podejmują wspólną pracę z Bogiem, nie? Pomocnicy Boga, też w ten sposób jest tłumaczone. Nie? Słudzy, pomocnicy Boga. Tak, w ten sposób. Z jasnym wskazaniem, od Niego jest wzrost. Nie liczy się ten, kto siał, nie liczy się ten, kto podlewał. Liczy się ten, kto daje wzrost. Musi być czytelne, kto jest mistrzem. Musi być czytelne, musi być jasne. I kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy my świadomie budujemy te relacje, znaczy pokazujemy, próbujemy ludzi otwierać na te relacje uczniów w stosunku do mistrza, którym jest Chrystus. To jest to, czym Paweł kończy pierwsze trzy rozdziały pierwszego listu do Koryntian. To jest naprawdę niesłychany tekst, bardzo pouczający. Pierwsze trzy rozdziały i kończą się w ten sposób. Paweł jest wasz, Kefas jest wasz, Apollos jest wasz, a wy jesteście Chrystusa. Znaczy nie jesteście związani ze mną. Jesteście związani z Chrystusem, a Chrystus jest Boga. Nie. Więc jeden jest mistrz. My jesteśmy słudzy i pomocnicy. I jak to można zrobić? No to chyba trzeba by było robić tak, że samemu się jest w tej relacji i ludzi się prowadzi w głąb tego, co sam przeżywa. Tak? Znaczy, jeśli chcę kogoś poprowadzić do Jezusa, który jest mistrzem, no to byłoby dobrze, gdybym sam był jego uczniem i potrafił podpowiadać, jak się tę drogę przechodzi. Nie? Prowadzam ludzi w relację, w której samemu jest mi dobrze. To brzmi bardzo fajnie teoretycznie. Nie wiem, czyście mieli czas na przykład przeczytać syntezę ogólnopolską z synodu, który właśnie przeżywamy. Kto przeczytał syntezę ogólnopolską, ręka do góry? Dziękuję, mamy potwierdzenie klerykalnego kościoła. No, bracia kochani, licząc spokojnie, 100 tysięcy ludzi w Polsce wierzących powiedziało w Duchu Świętym, jaką mają wizję kościoła. Nie obchodzi was? Nie jesteście najgorsi. Boję się, że na tę syntezę gorzej tylko jeszcze zareagowali biskupi, do których należę. I pierwsza reakcja była taka, że tam jest po pierwsze nieprawda, a po drugie trzeba poprawić. No, natomiast i proszę tego nie wymazywać tym razem. Niech to zostanie w tym nagraniu. Nie, opowiadamy, że interesuje nas Duch Święty, wypowie się przez Kościół. Nie, będziemy słuchać. Mamy teraz taki etap, pół roku. My nie nauczamy, tylko słuchamy. Nie? Ludzie uwierzyli, powiedzieli w Duchu Świętym, nawet się nie kłócili. Zrobili z tego zapis, żeby to było jeszcze 500 stron, ale to jest 12 w druku. Nie? Przeczytajcie, zlitujcie się, przeczytajcie. Co w tej syntezie jest takie wstrząsające? Na przykład takie stwierdzenie. Księża wszystkich uczą o modlitwie. Przychodzi pierwsza niedziela, wystawiają Pana Jezusa do adoracji i nikt nigdy nie widział księdza na tej adoracji. Są ludzie, którzy przyjdą i się modlą, ale księdza tam nie ma. Nie? I to jest to dokładnie, o czym my mówimy. To znaczy, jak możesz prowadzić do czegoś, o czym nie masz bladego pojęcia? Czego sam nie robisz? Nie? Mistrzostwo jest po stronie Jezusa. Nie? Próbuję je przeżywać i zapraszam innych do drogi ze mną. Nie?
kończę czyńcie uczniami, więc czyńcie uczniami. Takie trzy na koniec rzeczy. Więc jeśli chcemy ludzi czynić uczniami, to po pierwsze celem jest, powtórzę się, postawa, a nie wiedza. Kim mają być, a nie co mają wiedzieć. Kim mają być w relacji do Jezusa. Po drugie, żeby nie było, że wiedza nie jest ważna. Jest, tylko zobaczcie w jakiej kolejności. Chrzcząc, dosłownie zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tam jest bardzo ładny zwrot grecki, eis to onoma, czyli eis z akuzatywem, czyli w kierunku. To jest właśnie uruchamianie do relacji. Nie? Zanurzasz w kierunku Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chodzi o to, żeby ktoś przez to zanurzenie był coraz bliżej i bliżej Boga, który jest w Trójcy. Nie? Żeby wchodził w te relacje. To jest taki wymiar wiary, który my przegapiamy. A Tomasz z Akwinu to bardzo podkreślał. Nie? Credo Deum esse, nie? Wierzę, że Bóg istnieje. Credo Deo, wierzę Bogu. Ale nasze symbole wiary są credo in Deum, czyli ku Bogu wierzę. Wierzę ku Bogu. Moja wiara jest drogą, która mnie do Niego prowadzi. I tu jest ta sama forma gramatyczna. Zanurzać w imię, to znaczy w kogo co, nie, w jakim kierunku. I to, co robimy najpierw, to otwieramy na relacje. A potem jest dalej i ucząc ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Nie? Czyńcie ich uczniami, zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Jest miejsce na didaskalia, jest miejsce na didache, ale najpierw jest relacja, najpierw jest powierzenie siebie Bogu, który jest w Trójcy, Bogu, który jest osobowy, nie? Powierzenie siebie aż do momentu umierania. No, chrzest jest wejściem w śmierć i w zmartwychwstanie. Jeśli wierzysz Bogu na przepadłe, na śmierć i życie, potem jest sens Cię uczyć. Jest sens Cię uczyć. Jak nie ma tej relacji, to wszystko, co usłyszysz, będzie w Tobie rodzić opozycję. I chęć do sporu. Ale jeśli jest w Tobie zaufanie do osoby, to co słyszysz, będzie integrowane, jak przed chwilą mówił ojciec Krzysztof. To jest metoda, która w Kościele była żywa zawsze, była wzorcowa, bo to jest metoda katechumenalna, nie? Ludzi chrzczono, a potem ich dopuszczano do Eucharystii i dopiero wtedy im mówiono o Eucharystii. Przyjmowali Komunię Świętą, nie mieli wcześniej katechezy o Eucharystii. Nie? Z takiego naszego dzisiejszego przeedukowanego punktu widzenia, to jest bez sensu. Tak? No jak? No właśnie tak. Najpierw decyzja, najpierw powierzenie siebie, a potem wykład. Nie? I to jest właśnie to, że najpierw jesteś kimś w relacji, a potem dostajesz wiedzę. I ostatnia rzecz ogromnie ważna, to właśnie to, przy czym się tak trochę zatrzymałem wcześniej, że uczniostwo się przekłada na doświadczenie wspólnoty. Nie? Jest mistrz, który zbiera uczniów i tworzy z nich wspólnotę. Miałem taką wielką przyjemność w tamtym tygodniu się spotykać z rektorami wszystkich seminariów polskich. I poproszono mnie o konferencję nie o mistrzu i uczniu, tylko o wspólnocie. I wtedy sięgnąłem sobie do takiego dokumentu, może ten, mam nadzieję, żeście czytali, to jest dokument kongregacji, jeszcze wtedy kongregacji do spraw duchowieństwa o nawróceniu pastoralnym parafii. Sprzed 2 lat dokument. Nie? I
jakoś ostatecznie sygnowany przez papieża. I jest bardzo ciekawy moment, kiedy w tym dokumencie mówi się wreszcie o konkretnych narzędziach ewangelizacji. O konkretnych narzędziach ewangelizacji. Wiecie, jakie jest najważniejsze i pierwsze konkretne narzędzie ewangelizacji? Wspólnota prezbiterów. Wspólnota prezbiterów. Nie? Dlatego, że jak nie macie doświadczenia wspólnoty, to po pierwsze nie istnieje Kościół, nie jest obecny w tym miejscu. Mocne, ale to na szczęście nie ja, mogę się zasłonić sługą Bożym. Ksiądz Franciszek Blachnicki. Kościół albo się wciela w konkretną braterską wspólnotę, albo jest nieobecny. Nie? Nie jest tak, że Kościół jest tam, gdzie się sprawuje Eucharystię, głosi słowo, przyjmuje ludzi w kancelarii. Nie. Tam jeszcze nie ma Kościoła. Tam są narzędzia do zbudowania Kościoła. A Kościół jest braterską wspólnotą ludzi. I wtedy się staje znakiem widzialnym, niewidzialnej rzeczywistości. Nie? Więc, a my, nam się wydaje, że Kościołem jest to, że przepowiadamy, że spowiadamy, że robimy to, tamto, dziesiąte, bez żadnego związku między sobą. Tam, gdzie tak się dzieje, tam Kościół jest nieobecny. Nie? Doświadczenie wspólnoty jest kluczowe. Teraz, wokół kogo ta wspólnota? Wokół mistrza. Jak nie ma tego odniesienia. Mam ostatnio kilka takich doświadczeń wspólnot wybitnych, fantastycznych, wspaniałych, zaangażowanych, które przechodzą dramatyczne kryzysy. I zawsze kryzys ma to jedno źródło. Nie? Że relacje między nami zasłoniły nam relacje z mistrzem. Nie? I wszyscy sobie zadają pytanie, co jeden drugiemu zrobił, jak z tego wyjść na prostą i kto ma rację, tylko już nikt nie pyta o to, co mnie łączy z Jezusem i co mojego sąsiada, z którym właśnie jestem w stanie napięcia, łączy z Jezusem. Jak odkryjemy to, jest uratowana wspólnota. Jak nie odkryjemy, jest posprzątane. Jak nie ma wspólnoty, nie ma żadnej ewangelizacji. Nie? Więc naprawdę to czynienie uczniów jest czymś, od czego zależy nasze być i nie być. No więc może by było dobrze czynić uczniów. Dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Grzegorzowi za to przedłożenie. Tak wsłuchując się, pomyślałem, że otrzymujemy też bardzo ważny klucz. On już jest, ale on jest do odkrycia może na nowo. Klucz do tego, co się ma wydarzać także w tej szkole. Tak sobie to poukładałem, wracając do słowa, o którym tak mocno mówił także w homilii ksiądz arcybiskup, że, no, że jakie słuchanie, takie spotkanie, taka relacja, takie życie. Takie życie wspólnoty. Myślę, że no, dotknął ksiądz arcybiskup bardzo newralgicznego momentu rzeczywiście w ogóle w doświadczeniu wiary, doświadczeniu życia, formacji, relacja. Będziemy się uczyli jej, bo tutaj nikt z nas nie jest, myślę, śmiem twierdzić, mistrzem, że my ciągle uczymy się życia w relacji i ważne, że to już poniesiemy w sercu, że wiemy, wokół czego grawitować będą także nasze starania, nasza modlitwa, nasze spotykanie się, nasze słuchanie. Bardzo dziękuję za tę syntezę. Mogę jedno zdanie? Tak. Bo relacja jest, miałem to powiedzieć i mi uciekło. Relacja jest czymś, co dzisiaj wszyscy deklarują, że tego chcą. Po czym wszyscy od tego uciekają. To jest coś, co naprawdę warto zobaczyć. Każdy deklaruje chęć relacji. Czego potrzebujesz? Relacji. No to wejdźmy w nią. Koniec. Telefon. Smartfon. Nie. Ale nie relacja. Ale pragnienie wszyscy deklarują. Przepraszam, już się nie odezwę.
No nie, myślę, że to uciekanie to jest taka rzeczywistość bardzo konkretna. Ona chyba, to uciekanie mówi, że nam jest trudno, że relacje są dla nas dużym wyzwaniem i to chcemy też podjąć, przynajmniej chcemy sobie dać czas, przystań na to, by uczyć się z pokorą tej wartości życia kluczowej. Jest z nami ksiądz prowincjał Józef Figiel, przełożony naszej polskiej prowincji Salwatorianów. Już w czasie, na zakończenie mszy świętej, dziękując, chciałem podkreślić mocno, że właśnie nie jesteśmy tutaj wolnymi elektronami. My jako również Salwatoriany posługujący tutaj w tym centrum jesteśmy mocno związani z całą naszą prowincją, której teraz przewodzi ksiądz Józef Figiel, nasz prowincjał. I dlatego proszę również, żeby na koniec także do nas skierował słowo i nie chodzi o jakąś formalność, ale taką obecność jego także przez słowo u początku tej szkoły. I dziękuję mu za to, że był z nami w tym ważnym dniu i że teraz to słowo do nas kieruje. Ja również dziękuję, bo sam się czegoś nauczyłem przy okazji. Chciałbym w ogóle podziękować przede wszystkim księdzu dyrektorowi tutaj, księdzu Krzysztofowi za to wspaniałe dzieło, które się rozwija i zaznaczyć równocześnie, że nie jest to oczywiście dzieło samego księdza Krzysztofa, ale również i właśnie wasze, jako ogólnie mówiąc uczestników, nie tylko was obecnie szkoły formatorów, którzy uczestniczycie w szkole formatorów, ale w ogóle wszystkich ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają do Centrum Formacji Duchowej. I z tego miejsca chciałbym poprosić, byście przekazali właśnie takie wyrazy wdzięczności od nas, salwatorianów, dla waszych ordynariuszy, biskupów i przełożonych zakonnych, bo jest to niezwykle ważne, bo gdyby nie było was, to nie byłoby tej szkoły. Widzimy, że potrzeby są wielkie, dlatego też to dzieło jest rozbudowywane. Ogromnie mnie cieszy, nie tylko mnie, ale wszystkich, ten fakt, że możemy być właśnie w tej nowej auli, że są takie ludzkie już warunki, nie tak jak tam było właśnie w poprzednim miejscu. Cieszy mnie też, że jest to taka szkoła, jak to było tylko kilka razy padło, taka integralna, która właśnie wychowuje całościowo was, którzy będziecie później innych wychowywać. Powiem, że nie jest to jakiś wymysł ostatnich papieży, od których dokumenty padały tutaj. Jest to już bardzo stara metoda ojców Kościoła, Klemensa Aleksandryjskiego, czy właśnie Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkiego. Oni kładli nacisk właśnie na takie integralne wychowanie. Było to niezmiernie ważne. Widzieli to. Ale tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć jednego z takich ojców Kościoła, Grzegorza Wielkiego, i życzyć wam, żeby on był dla was takim patronem, który mówi tak, że byśmy nie byli jak woda święcona, która innych uświęca, a sama idzie do rynsztoka. Dlatego to, co tu zostało powiedziane, jest niezmiernie ważne. Byśmy sami się uświęcili, chcąc uświęcać innych ludzi. I tego życzę wam i sobie. Szczęść Boże.